Hej, hej, witam po prostu też w kolejnym odcinku z Castle Store z SaveBot i no co, kontynuujemy naszą zabawę naszymi tutaj delmami. Pytaliście mi tutaj kilka rzeczy, które tutaj powinienem wprowadzić. Między innymi właśnie te drogi, co robiłem ostatnio, czyli takie kręte, zawiłe, żeby tutaj im troszeczkę utrudnić poruszanie się. Spróbujemy to zrobić, a dokładnie spróbujemy zrobić to troszeczkę w inny sposób, jako że tutaj jest, oni są skupieni na tym i to jest na priorytecie, to na troszeczkę niższym priorytecie zbudujemy sobie tutaj mur wokół naszej tutaj całej osady, czyli właśnie w ten oto sposób, czyli na krawędzi tego zbudujemy sobie ten mur, żeby jednak skusić ich, żeby oni tym murem mogli później podróżować w razie czego i zobaczymy, co z tego w ogóle tutaj wyniknie. I ten mur budujemy wokoło, czyli wokół naszej tutaj całej bazy. Ma to się wiązać między innymi z tym, żeby oni tutaj nie wskakiwali nam aż tak chętnie tutaj na dół, żeby po tutaj dołem nie próbowali oni się przedostawać. A co z tego wyjdzie w praktyce, to dopiero się ukaże później. I co, tutaj do końca oczywiście to przerobimy. Wejście na dół zrobimy gdzieś tutaj zaraz. Jakoś tak to ogarniemy. I dobra, zobaczmy teraz jak by to wyglądało. Dajemy to na priorytet lekko powyżej, ale nie maksymalny, jak widzicie. Maksymalny priorytet jest tutaj ustawiony. I jednocześnie sprawdzimy tutaj nasze tunele, jak idą. Ok, tutaj robimy wyjście, jak widzicie. Teraz tak o, to wyjście chciałbym w tym momencie usunąć. Ok. I zbudować tutaj jednak zwykłe przejście. Aż do tego oto momentu. I akceptujemy. To samo zrobimy tutaj. Tutaj jest jak? Tutaj jest jakby jeden w dół, widzę. I ten tutaj. Ok, tutaj widzicie, jest taki jeden postawiony. Go usuńmy. Połączmy ich razem. Te dwa fragmenty również usuwamy i dobijamy tutaj do końca. Tylko nie aż tak daleko. Tu nam wystarczy. Czy jeszcze jeden chyba powinno być, ale ten jest w inny sposób. No dobra, zostawimy takie w tym miejscu i akceptujemy. Dobra, i tak to teraz będzie wyglądało. Mają teraz to rozwalić, a ja im zejście zbuduję gdzieś tutaj po drodze będzie. Czyli ty, drogi przyjacielu, chodź tutaj, kopnij ten jeden klocek i to będzie właśnie zejście na tą stronę i identycznie zejście na drugą stronę. Nawet może tutaj dwa klocki po prostu szczelę. O, ten oto sposób, teraz tak o, ty już zrób sobie swoje, a tutaj jacyś sprzątacze są, tak? Kto z was tutaj sprząta? Ty? Ty jesteś od tego, ty jesteś od sprzątania, więc skończ z tym, zajmij się tutaj kopaniem. I ty jesteś pewnie sprzątacze, tak mi się wydaje, prawda? Czy nie? Nie jesteś panem sprzątaczem? Dobra, zmienimy tutaj priorytet na sprzątaniu. Żeby tutaj każdy, kto sprzątał, żeby stąd odszedł. Ty jeszcze sprzątasz, ale w porządku, ty jeszcze mogłeś akurat. I będzie ok, widzicie, to troszkę wydłuży im chodzenie. No ale o to mniej więcej chodzi, żeby tutaj jednak ta droga do środka była leciutko oczywiście wydłużona. I mam nadzieję, że jakoś tam się uda teraz tutaj zrobić sprawnie. Mamy to, mamy... Nie mamy proszku. Więc przyjacielu, jakbyś mógł pójść tutaj po proszek. Nie, tam nie ma proszku. Tutaj. Chodź tutaj, pozbieraj tutaj mi troszeczkę tego. Oczywiście nie zbierze tego nie wiadomo jak dużo, rzecz jasna. Ten ty też, chodź i ty również. Chodźcie tutaj wy wszyscy. Tutaj pop ten proszeczek nasz tutaj kochany. Zebrać go. A reszta tutaj zajmuje się tą budową. Powoli, powoli, systematycznie tutaj oni to nam konstruują. Naszą zabudowę. Ty zbierasz. Mur jest ogarnięty w pełni. Okej, o to chodziło. Ci tutaj zabudowują, żeby to jednak tą górę zakończyć. To też oczywiście jest warto zrobić tam. A tamci mam nadzieję, że zbiorą cokolwiek i przynajmniej będziemy mogli tutaj to pociągnąć dalej. Dobra, tu już powoli zaczynają nam się tutaj tworzyć kłopoty. 25 sekund! No, będzie słabo. Patrz, czy w ogóle tutaj nagrywam audio, więc wszystko jest ok. Ech, dobra. Teraz przyjacielu, proszę się uzbroić już. W cierpliwość wręcz bym powiedział. Dobra, ty idziesz tam to zamontować, więc możesz to i zamontować, faktycznie. Ty tutaj. Ty, przyjacielu, też się musisz już uzbroić mi. Ty się też uzbrój. I na górę szybko. Teraz tak o. Ty. Zbroić się. Ty do góry.
I teraz wszyscy ci też oczywiście teraz będą się zbroili. Aj. Nie przeszkadzajcie sobie, dobra? Dobra, jeszcze tutaj, jeszcze jeden do uzbrojenia w takim razie. Na górę, przyjacielu. Tu. Tu, patrzę się, czy tutaj już nie lecą na mnie, ale chyba jeszcze nie. I w takim razie, skoro już mogę to zrobić, tutaj daję im ucieczkę. Bo jak wolę nie ryzykować, żeby tutaj ktoś miał zginąć. Jeden komplet tam został, czekaj, dobrze widzę. Tak, jeszcze jeden komplet jest do założenia, więc tutaj szybciutko leć. Ty leć tutaj w takim razie, a ty też szybciutko na górę. No i zobaczymy, kto teraz tutaj będzie teraz iść, tak naprawdę. I z której w ogóle strony będzie ten atak teraz szedł. Wszyscy są skitrani, tak? A, on nie ma co zrobić z sobą. Możesz tu chyba wyjść, co, przyjacielu? Kopniesz to? Tak. I back tutaj. Szybciutko siebie. Bardzo cię proszę. Gdzieś wokoło leci. No dobra, okej, okay, miejmy to sobą. Okej, okay, leci ten jeszcze pan, tutaj przyjaciel. O, to jest dopiero jadka, widzicie? To jest dopiero jadka. On będzie go tutaj ogarnął. On nie buduje drogi, woda, a nic. Zrzucił na dół. Dobra, tak jak mówiliście, że on zrzuca na dół ich. Okej. Okay. Teraz tak, muszę cię tego olbrzyma rozwalić szybko. Ten rozwala tutaj mur. Aha, żeby wejść do środka od razu. Ej, to jest mądre. To jest mądre. Ty, szybko, wracaj. Wracaj tutaj szybko, chłopie. No. Ruchy, ruchy, delmiarzu. Oba teraz ci nawalają, bo już go zauważyli. Okej, okay, wracaj z powrotem, masz jeszcze życie, masz jeszcze armor, więc możesz spokojnie teraz wracać. Okej, okay, poszedł, wszystko poszło. Wracacie do budowy. Delmiarze tym bardziej wracają. Delmiarze wracają, chodźcie tutaj wszyscy. Tutaj, a jeden z was niech tutaj zajmie się już odbudową i reszta odkładajcie swój sprzęcior. Bardzo was teraz o to proszę. Wszyscy łani, to chyba F jest, tak? F. Może ty skrótu bardziej używać jeszcze klawiszowych, tak naprawdę. I szybciutko, oczywiście, trzeba zająć się jeszcze nie tym, tylko zebraniem. Posprzątaniem tego wszystkiego nam, prawda? Ty tutaj odbudowuj, a reszta im tutaj zbiera wszystko ładnie. Dokładnie. To trzeba wszystko teraz zebrać, oczywiście, żeby tutaj, wiecie, nikt tutaj nie wszedł, ani nic. Więc to trzeba tutaj zrobić od razu, za pamięci. Tu mamy zejścia, bardzo fajnie. Tu nie wiem, czy uda się jeszcze bardziej w dół tego wszystkiego jednak. No ale okej, na razie to zostawmy w tej formie. I tu potrzebujemy oczywiście o wiele więcej tutaj naszych delmiarzy. Teraz tylko zastanawiam się, kto. Ty. I ty. Chodźcie tutaj oboje i szybciutko już zasuwajcie w to miejsce i zbierajcie nam proszek. Tutaj oczywiście wieżyczki powstaną nowe, bardzo fajnie. I powoli zaczynam już myśleć nad nową konstrukcją, czyli nowa wieżyczka w innym miejscu, która po prostu będzie miała w sobie tylko i wyłącznie takie właśnie tutaj do strzelania. Muszę zastanowić jeszcze, gdzie dokładnie chciałbym je umieścić, w którym miejscu. Albo tutaj jakąś wieżyczkę do góry, podwyższenie, po to też można byłoby tak zrobić. Co, jak to nie masz drogi? Tu masz wejście, no, hop do góry i teraz hop do góry, no, hop do góry, no idź, idź przyjacielu. I teraz wchodź jako budowniczy i postaw to gdzieś. Nie wiem, o co mu chodziło. Wiem, tu jest tylko pojedyncze wejście, prawda, i oni przecież się tutaj właśnie plączą. No ale nic na to nie poradzę. Okej, okay, Borys, dochodzisz do naszego teamu, bardzo fajnie, bardzo ci za to dziękuję. Przyda się jak najbardziej. Ty, Borys, chodź. Nie obijaj się. Nie obijaj się, Borysie. Tylko idź zbierać tutaj proszek nasz. Tu już budowa powoli nam idzie do przodu. Więc git. O to chodzi właśnie. I co? Zbudujemy dalej chyba. Zastanawiam się teraz, w którą stronę pójść. W tą. Z tą zabudową. I tutaj zbudować taki mur jeszcze jeden.
Właśnie, może gdzieś tutaj zrobimy wejście ogólnie. Czyli tutaj zbudujemy podwójny mur. Może nie tak obraz zrobił, co? O, tak zabudujmy to w takim razie. Tutaj zbudujmy podwójny. Po prostu to zabudujmy całkowicie. A tu zrobimy wejście z tej strony. Z tej mangi zrobimy wejście. Tu zrobimy jakiś taki piedestał, żeby tu mogli przechodzić przez to. I żeby dostać się do nas, będą musieli właśnie rozwalić tutaj ten fragment ściany. A ten fragment będzie chroniony przez te właśnie wieżyczki wszystkie. Więc wtedy powinno być troszeczkę lepiej dla nas, takie mam wrażenie. No, zbudujmy takie coś. O. Może jeszcze dalej. O, gdzieś tutaj zrobimy wejście. O, i tutaj byśmy zrobili to pierwsze nasze wejście do nas, które będzie. O. Oczywiście zaraz zrobimy jeszcze tutaj wejście takie pośrednie, prawda? Żeby mniej więcej tutaj podblokować im całą drogę. O, powiedzmy, że w ten sposób. I rozwalimy ten fragment jeden. I tutaj zrobimy jeszcze raz. Tu i tutaj pojedyncze bloki. O! Nie. Po prostu zrobimy tylko takie coś. Okej, okay, takie coś tutaj zabudujemy. Tu zrobimy wejście i tutaj zrobimy wejście w ten sposób, w tym miejscu. Właśnie, tu musimy jeszcze to strzelić. Czyli w tym miejscu musimy zrobić wejście im. A takie, wiecie, takie delikatne, żeby to... A, żeby po prostu było tylko wręcz. Może tutaj jeszcze strzelimy w ten sposób, o. I tutaj będzie przejście dla nich do chodzenia. I jednocześnie jakby tutaj troszeczkę ich ograniczymy. Mam nadzieję, że to jakoś tam fajnie wyjdzie dzięki temu. Chodź teraz na górę, przyjacielu. Postaw tą wieżyczkę. Teraz bym co, tutaj by zabudowywał? Po prostu nie będę miał się moje delmy ustawiać, chociaż delmy teraz z tych mogą nawet się bronić już nawet. Ha. Ale zobaczymy zaraz, czekajcie. Chodź teraz, ty i ty również już. Ty, przyjacielu, chodź też chodź tutaj. Możecie się już zbroić, wy akurat. Okej. Okay. I teraz, czekajcie, tu mówiliście, że mogę kliknąć sobie w ten sposób. O, i wszystkich wezwać na górę. Git. Typu jest standardowo tutaj. Ty też chodź tutaj uzbrój już. O. I jeszcze jeden, powiedzmy, ty też chodź tutaj uzbroić. A cała reszta, która nie jest uzbrojona, oczywiście zaraz będzie tutaj uciekała. Nawet już będzie uciekała. Za wyjątkiem ciebie, przyjacielu. Ty się uzbroisz, tylko wtedy będziesz uciekał. Aj! Broń się tutaj. Nie, uciekajcie! Wy też! Wy też uciekajcie! Borys, uciekaj! Jesteś nową osobą, nie chciałbym, żebyś zginął już na samym początku. Okej, okay, na razie jest gil. Widzicie, oni chcą wchodzić, a nie interesują się tymi ludźmi, którzy są z boku i w ogóle rozwalają nam to! Patrzcie, ej, nawet jest dobra teraz obrona! Bo teraz zamiast się w ogóle gdzieś tutaj bronić, czy cokolwiek robić, oni klepią to, co jest najmniej istotne dla nas. Ej, powiem wam, że wyszło nawet lepiej niż myślałem na początku, że to będzie. Posprzątajcie, proszę was bardzo. Tutaj wy dwaj, chodźcie też. Wy się zajmijcie tutaj budową dalej. A jeden z was oczywiście tutaj by ponaprawiał to, co może. Ty idźcie rozebrać, ale powiem wam, że wyszło wręcz genialnie. Tak to miało właśnie wyglądać. Oni mieli się skupić na takich pierdółkach jak tutaj, czyli rozwalaniu tego wszystkiego, a nie skupiać się stricte na wejściu do nas. I wyszło to wręcz idealnie.
Mam nadzieję, że tak się będzie, on będą się zachowywać ciągle. To oczywiście jest, no nie wiem, czy to jest prawdopodobne, żeby tak byli, było za każdym razem, ale tutaj zbudowałbym jeszcze taki pojedynczy przynajmniej murek. On będzie taki bardziej spowalniaczem dla nich, niżeli samym po prostu wejściem na górę. Oczywiście też spowalnia nas, więc no cóż, no cóż, coś za coś, prawda? I tutaj również taki sam właśnie mureczek, malusieńki, wokoło. Może tylko do tego miejsca strzelimy. O. Na razie tyle. I skoro to już mamy zabudowane, to tak, teraz będzie problem z tym, że nie będziemy mieli teraz co kopać. Temu też zbudujemy jeszcze jeden tunel. Nie tu. Czekajcie, tunel musi być od tego miejsca. Tutaj się podkopujemy. Czy na dwa? Może nie, to będzie na jeden nawet. Na jeden czy na dwa? Właśnie, czekajcie, się zastanowię. Na dwa to będzie identycznie jak ten będzie, tak naprawdę. A jednak ja chcę, żeby oni wtedy przychodzili. Więc jest to, co potrzebuję, tak czy siak coś do kopania dla swoich ludzi, to tutaj postawię im strefę. Nie tego! Czekajcie, nie to chciałem postawić. Chciałem postawić do kopania, czyli to. Flatowe miejsce, ok. I jeden w dół. Ok. Nie macie co robić, idźcie kopać wszyscy. No i dobra, to będzie w porządeczku. Tutaj oczywiście was mogę wysłać, żebyście pozbierali coś. Powiedzmy rudy. Jest tu w ogóle coś jeszcze do zebrania? Nie, tutaj akurat już nic nie ma. Tam też zresztą nic nie ma. Ale tutaj jest. O, proszę bardzo. Tam też jeszcze jest do zebrania, więc bierzmy kolejny tutaj punkt, czyli ten. Do zbierania tutaj. No i dobra, i to będzie git. Mają już 3 minuty, więc jeszcze na spokojnie mają tutaj sporo czasu, wręcz bym powiedział. Akceptujemy oczywiście. Wy pozostali też idzie tutaj kopać i nie, może wszyscy nie idą kopać, może niech część, przynajmniej tutaj zacznie już cokolwiek robić. Skoro i tak dzisiaj mam teraz chwileczkę czasu, więc możemy teraz sobie spokojnie na to pozwolić. Jeden dodatkowy delmiarz, chodź tutaj mój drogi przyjacielu, idź tutaj, pozbieraj nam coś. Tam zbiera jeden, tutaj będzie zbierał jeszcze jeden, a reszta tutaj zajmuje się skałami i noszeniem ich tak naprawdę tutaj do środka. Wy tutaj co w ogóle robicie? Wy? Halo? Budujcie w takim razie. Albo jeszcze tu bym strzelił na prawe troszeczkę, tylko na prawe, nie tutaj, a tutaj, w tą stronę. Czyli tutaj sekcja kolejna do naprawy. Rozszerzamy maksymalnie. Tego też mogę jeszcze rozszerzyć? Tak, mogę go też rozszerzyć. I tutaj dam jednego pod naprawę. Jak widzicie, bo tutaj i tak jest, właśnie są te dwa punkty. On mógł je spokojnie teraz zrobić. Okej, popatrzcie. Chwila, moment i ogarniemy tutaj naprawdę tutaj sporo rzeczy. Mamy 2 minuty, więc to jest sporo czasu. Później jeszcze trzeba te wieżyczki tutaj zrobić. Może, o, może na górę też strzelimy wieżyczki. I skupimy się na naszych ludziach, żeby oni tylko stali na obronie. Też nie byłoby to złe, prawda? Nie byłoby to oczywiście złe. Zobaczymy, czy tak właśnie będziemy musieli teraz wykonać to, ten nasz plan. Tutaj możemy pójść, albo możemy pójść jeszcze do góry i na boki budować wieżyczki już. Też mogłoby tak być. Więc tutaj może zbudujemy teraz takie coś. Okej. Teraz zakręcamy. To jest ten? Nie. To jest druga strona. Tu i znowu do góry. Okej. I będziemy mieli tutaj wejście. I teraz w każdym tutaj z tych miejsc robimy takie oto wypustki. Tutaj, na boki. Oczywiście to jest jakby ta nasza główna strefa. I tutaj kolejna część w tą stronę. I w ten sposób będziemy tutaj mieli w pełny system obronny wręcz. No i dobra. Mam nadzieję, że teraz ogarniecie to jakoś w miarę. Tu macie wejście. Tutaj wejście. A, tu mieliście jeszcze to wejście zrobić. Muszę chyba je tutaj kopnąć, tak mi się wydaje. To wejście tutaj muszę kopnąć im. Na razie przynajmniej.
na ten moment, bo ich po sobie nie mnie prawda. Zaraz zobaczymy. Czy on sobie poradzi z tym wejściem? Nie poradzi sobie. A jak rozwalę im to, to spokojnie on przejdzie już na drugą stronę, czy też nie? Czy gdzieś wokoło idą? A jak wy tam, tam idziecie? A, tutaj tym ze skokiem mogą jeszcze wejść, dobra, faktycznie. Jeszcze mogą ten ze skokiem wejść, więc póki nie budują tamtego, to tutaj na razie tego ze skoku nie będziemy im zabudowywać. No i dobra. To będzie chyba tyle z tej części. Tutaj oni górę teraz dobudowali. To muszą zabudować, rzecz jasna. Może też ustawię aż od samego dołu. Okej. Okay. No i dobrze. Miejmy nadzieję, że tak sobie teraz tutaj poradzą z tym. Moi przyjaciele, chodzi teraz tutaj wszyscy, którzy mogą oczywiście uzbroić się, byście mogli. I na górę. Wszyscy na górę. No, na górę chodźcie. Jesteś gotowy? To tutaj dawaj. Wszyscy tylko mogą już przyjść. Niech przychodzą. A reszta niech ucieka. Niech stąd ucieka, po prostu. Teraz tak o, ty tu, ty tu. Tu, tu. Ktoś jeszcze jest? Ty. Reszta niech się chowa. Chowajcie się. Dałem wam chyba ten znak do chowania. Nie pamiętam jego skrótu. Home? Nie. No dajmy, oni teraz będą tutaj lecieli. Dobra. Schowali się teraz wszyscy. Ty tutaj staniesz na szyku obronnym. No i miejmy nadzieję, że też wszystko nam się tutaj ładnie uda. Muszę więcej oświetlić znowu tego terenu, bo znowu jest tylko za mało terenu jest oświetlonego. Przez to właśnie są takie, ach, że mało co widzicie teraz na nagraniach tak naprawdę. Wróćmy to wam przybliżyć. No jak widzicie, te strzelające są fajne. Nie wiem, czemu wy chcecie aż tak bardzo zginąć. Naprawdę, nie rozumiem was. To może idźcie sobie tutaj kopać. To może was nie zauważą. Ale widzicie, on zgłupiał. On po prostu zgłupiał, co ma zrobić. Wchodzą oni na murki, bo to jest dla nich właśnie takie normalne wejście na murek. Wchodzą na murki i nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić tak naprawdę. Nie mają zielonego pojęcia, o co chodzi. Więc, no, jest dobrze. Nasza taktyka tutaj się na razie nam w pełni udaje. Oni faktycznie głupieją. Oni głupieją, nie wiedzą, o co kaman. Tutaj oni widzą właśnie ten bloczek, oni go rozwalają za każdym razem. To jest słabe. Ach, ten lord. No i dobra, wszystko. Aha, wy tutaj stoicie. Jak was złapać tutaj? Okej. Okay. Dobra, co, możecie coś naprawić? Nie, może lepiej zajmijcie się tutaj budową. Żeby to jednak ogarnąć jakoś, żeby tutaj mogli wchodzić normalną stroną, a nie tak wokoło, bo wokoło wchodzenie no nie jest za, nie jest za fajne. I tutaj wszyscy wracają tutaj do budowy, żeby to było tutaj załatwione. Tu będzie przejście wokoło, tu będzie też przejście. No i już będzie lepiej. Jak to oni wreszcie już zrealizują, to będzie po prostu już fajnie tutaj to wyglądało i będzie w porządeczku. Potrzebujemy jedną osobę do naprawy tego muru, bo tutaj są dwa fragmenty, które trzeba akurat naprawić. Więc tutaj ich wyślimy. Tutaj oni zabudują to do końca, ale tutaj fajnie byście to zabudowali. Bo to by było dosyć istotne. Do zabudowy. Może was wymuszę wręcz, byście tutaj przyszli. W ten sposób. Właśnie i widzicie. Ja teraz wręcz każę przyjść w to miejsce z tymi bryłami. Jak tutaj dam do budowy, to powinni skupić się na pierwszej możliwej rzeczy, którą mogą oni zbudować z tego. O, widzicie? I w ten sposób oni skupili się na tym, co było dla nich najbliżej. Czyli właśnie ta oto zabudowa. I o to właśnie mnie chodziło.
żeby to oni właśnie tutaj zabudowali. Przez to teraz mogą tutaj zamurować, a wejście i tak się te piękne, równiutkie mają. Ale zapomniałem dać kogoś do zbierania i przez to mi tutaj się tunel zasypuje. Chodź tutaj, ktoś do zbierania. Jeszcze jedna osoba do zbierania tutaj potrzebna jest przynajmniej. Ty też, chodź tutaj zbierać. I pójdę tam tutaj kogoś, żeby tutaj ten tunel zaczął od nowa odkopywać, prawda? Tutaj mam te dwa tunele, czekajcie, może ty, Borys, chodź tutaj, odkopuj ten tunel i tutaj odkopuj ty. Zrobię na ten tunel, wrócił do swojej pierwotnej postaci, chociaż tutaj muszę coś zrobić korektę, żeby tego nie próbowali oni od nowa rozwalać. Dobra, powinno być teraz ok. Tutaj mają lepszego wyjścia z tego tuneliku. Borysie, posprzątałeś wszystko? To buduj. To buduj po prostu dalej. A tutaj już na tym etapie jesteście. Dobra. To mogę tutaj zacząć budować kolejną obwódkę. O, w ten oto sposób. Tu. Tutaj przejdę bokiem. Chociaż tutaj bokiem przechodzić, kurczę, nie wiem czy chcę aż tak bardzo. Dobra, tak o zrobimy. Tu bym bardziej ich skusił, żeby szli wokoło. Mhm. To by było dobre. Gdybym ich skusił, żeby oni podróżowali w tym miejscu wokoło. Zaraz zobaczymy, czy to się uda zrobić. Czyli po prostu tutaj dam im ten sposób. Czyli widzicie, jakbym ich przekonywał, że tutaj nic nie ma i nie idźcie tędy, albo jak już chcecie, to skakujcie na górę i idźcie górą. Tu. Okej. Okay. W taki sposób to zabudujcie. Jest tu olbrzymia droga, prawda? No ale o to się rozchodzi między innymi, żeby jednak tak to właśnie tutaj wyglądało. I teraz tak o, skoro mamy już wiele więcej osób, przydałoby się tutaj stworzyć im jakieś możliwości strzelania, więc stworzymy tutaj z 2-3 zestawy. Do tych zestawów potrzebujemy oczywiście stworzyć sobie zębatki, 6 zębatek potrzebujemy. To możemy na razie anulować całkowicie budowę tego. No, kliknij się, dobra. Żelazo. To zostawmy. Żelaza i tak będzie potrzebowali dosyć sporo, więc to możemy tutaj spokojnie zbierać. Ale żeby tamto budować, potrzebujemy jeszcze zebrać sobie liście. Więc to przykładamy tutaj. I jednego ludka dajemy do liści. W takim razie. Czyli tak widzicie, fajnie to budują, wszystko wokół tutaj zrobią, więc kurczę, powiem wam, że coraz lepiej nam to idzie. Gramy na poziomie hard, jest ciężko, jest mega, mega ciężko. Ale chyba aż takiej tragedii Wielgachny oczywiście nie ma. Jest tragedia może leciutka taka tyci, ale Wielgachny chyba nie ma. Teraz tak, tutaj, o, fajnie, tutaj już górę zaczyna powoli robić, więc mogę już spokojnie tutaj ustawiać kolejne wieżyczki. Ale może ogólnie je ustawię w ten sposób. Czyli jak oni gdzieś dojdą już do końca, to z automatu nie to wieżyczki oni już zaczynają tutaj stawiać. O, powiedzmy w ten sposób. Czyli tam, gdzie już będą mogli, tam by dobrali już te wieżyczki i zaczęli je montować. Bo to wiecie, skoro mogą, czemu by tego mieli oni nie robić? Teraz tylko myślę, czy już wrzucać ich tutaj do uzbrojenia się, przynajmniej tę część. Chyba tak. Chodźcie tutaj już powoli, moi przyjaciele. Nie bierzcie nic. Kurczę, wzięli. Ten wziął. Odłóż to. Tutaj, idźcie uzbrój. Uzbrój się. Uzbrój się. Uzbrójcie się. Uzbrójcie się, ty też. Dobra, a tutaj nie mogę teraz wejść na ten. A, bo jest w złym miejscu. No ale okej, dobra, damy sobie z tym radę jakoś. Okej. No i oczywiście standardowo wzywamy wszystkich. Nie mam tego gdzieś tutaj pod tym. Calm to arm. Kto nie może, niech się chowa. Po prostu. Kto nie może, niech się chowa. Na górę dawajcie. Ty też, przyjacielu, na górę. Żołnierz, tutaj. Naprzód. Reszta na górę. Dobra, gdzie tutaj wszyscy jesteście już? Tak, jest to jedna wielka blokada, widzę. Bo ty tutaj stoisz na przejściu. Ej, panie! Blokujesz, to wskakuj na górę w takim razie. Na górę. Wszyscy na górę teraz. Już możecie wejść? Możecie. Dobra, fajnie. Ty tu.
Okej, okay, i ty, panie, też na górę. No w porządku, dobra. Tylko, że pytanie, czemu wy znowu tutaj jesteście przy robocie? No, mam nadzieję, że teraz to się uda jakoś tam zrobić, tam. Uparci, uparci ludzie. Delmy, przepraszam. Uparte delmy. I teraz sobie wokoło podleciał. Na to budowanie szczymurku gdzieś po drodze będzie dobrym pomysłem. By jednak troszkę ich spowolnić. To jest wszystko? W tej fali? Nie. Jeden idzie ten duży. 9 bijących z bliska i 2 rzucających. Rzucających chyba, że rozwaliłem. Teraz ci zaraz tu padną. Okej. Okay. Kusznicy mają dalszy zasięg, więc oni bardzo fajni. Pod tym względem. Rany boskie, o co chodzi? Uciekajcie, chłopi! Delmi! Delmi! Nie pamiętam, czym to było. Czy tu? Mogę tak zrobić dzisiaj, tutaj wezwać wszystkich. Bo też to da radę, prawda? Zrobić w ten sposób. Idzie teraz duży. To jest duży? To jest chyba ten duży, tak. Czekajcie. Tu było pewnie coś jak zamknij drzwi. Lock. Okej. Okay. Teraz nikt tędy nie przejdzie, nawet oni nie wyjdą. I to trzeba od początku chyba tak robić, na zasadzie locka. I co teraz ten lock, to on też nie wejdzie do nich? Aha. Nie wiem czy też, wątpię. Dobra, FK, wracajcie, odkładajcie te rzeczy. Ja widzicie, część jest zablokowanych w nich. A część ma wszystko głęboko w nosie. Nie wiem o co chodzi. Ale okej. Okay. A wy już wracajcie. FK, wszyscy z powrotem. Zbroić się. Znaczy, odkładać zbroję i wracać tutaj normalnie do służby nam. I teraz się zastanawiać, co teraz chcę zrobić. Potrzebuję zrobić jakąś wieżyczkę. Na pewno. Nie będę mógł tutaj moich ludzi wszystkich umieścić. Potrzebuję na pewno sprzątacza. Potrzebuję naprawić mur. Sprzątacz jaki ma zasięg. Troszkę malutki. Troszkę malutki zasięg ma on, więc muszę go stąd zabrać i leciutko wysunąć. O, powiedzmy gdzieś tak o. Bo wtedy on ogarnie jeszcze te śmieci. Jak ktoś jeszcze zginie w innym miejscu, też właśnie on go spokojnie ogarnie wtedy. I teraz po prostu jedna wielka zabudowa. Coraz bardziej do góry się będziemy zabudowywać, żeby to jakoś miało ręce i nogi. No nie wiem, co wy na ten temat sądzicie, na temat tej budowy, na temat tej strategii? Piszcie oczywiście w komentarzach, a tymczasem kończymy ten odcinek. Komentujcie, subskrybujcie, zapraszam was na kolejne materiały już lada dzień. Na razie, hej hej, pa!